Droga siostro, drogi bracie, witam Cię we wtorek, 9 sierpnia i mam dla nas werset z dzieł apostolskich z 8 rozdziału. Filip spytał dostojnika, czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział, jakże bym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. Mowa tu o poganinie. Poganinie, który sympatyzował z religią żydowską. Kupił sobie bardzo drogi zwój proroka Izajasza, bo było go na to stać i czytał. Ale nie rozumiał, co czyta. Dopiero obecność Filipa, dopiero możemy powiedzieć kazanie Filipa, sprawiły, że Pan Bóg dał poznanie temu dostojnikowi, że ten mógł uzyskać poznanie o Panu Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, z tych wersetów można na pewno bardzo wiele się nauczyć, wiele cennych rzeczy, ale chciałbym się podzielić dzisiaj tym, co dostrzegam w tym wierszu, co mnie na dzień dzisiejszy dotknęło. Potrzeba bycia we wspólnocie. Umiejętność dzielenia się ze sobą nawzajem Bożym Słowem. Na pewno nie można odmówić temu dostojnikowi tego, że nie miał serca dla Pana Boga. Wręcz przeciwnie, on miał na pewno gorące serce dla Boga. Możemy powiedzieć, że studiował Pismo Święte, czyli czytał Biblię. Na pewno też, tak jak umiał, się modlił. Ale dopiero wspólnota, gdzie należycie zostało zwiastowane Boże Słowo, to znaczy, gdzie uwaga człowieka skupiona jest nie na człowieku, na sobie samym i jego osiągnięciach, ale na Chrystusie, w takiej wspólnocie dochodzi do tego, że ten dostojnik królewski poznaje Chrystusa. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że dostrzegam wśród chrześcijan taką niebezpieczną potrzebę, tendencję indywidualizacji wiary. Czyli wiara jako coś, co przeżywam tylko osobiście, z Biblią w ręku, gdzie nie potrzebuję innych, nie potrzebuję kościoła, nie potrzebuję budynku, nie potrzebuję żadnych dogmatów, księży i tym podobnych rzeczy. Owszem, potrzebujesz i powiem Ci, ja również tego bardzo potrzebuję. Potrzebujemy bycia razem. Potrzebujemy być we wspólnocie. Bo potrzebujemy wspólnego czytania, wspólnego rozważania Bożego Słowa, gdzie w centrum stoi Jezus, a nie moje czy Twoje widzimisię lub jakieś nasze, wiesz, uprzedzenia do kogoś. I w tym wersecie, na sam koniec praktycznie, jest tam takie zdanie. Ono brzmi tak. Poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. Poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. To jest zaproszenie do wspólnoty. To jest zaproszenie do tego, żeby być we wspólnocie, żeby tę wspólnotę tworzyć. Więc chcę Cię dzisiaj zostawić z takimi dwoma rzeczami. Po pierwsze, jesteś zaproszony do bycia we wspólnocie Kościoła po to, abyś w tę wspólnotę wnosił swoją cząstkę, bo naprawdę Twoja cząstka we wspólnocie Kościoła jest bardzo ważna, jest potrzebna. I po drugie, to jest pytanie, czy będąc we wspólnocie Kościoła potrafisz być tym, który do wspólnoty Kościoła zaprasza. Tak jak zrobił to ten dostojnik, który powiedział, poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. Czy potrafisz zaprosić kogoś, aby zajął miejsce obok ciebie w
Twojej wspólnocie, w Twojej parafii? Z tym pytaniem chcę każdego z Was dzisiaj zostawić. Z Bogiem.